Okej, okay, halo, halo, witam serdecznie. Zagramy sobie dzisiaj po raz kolejny w Demon's Souls, odcinek numer 15, jeżeli dobrze pamiętam. No i w dzisiejszym odcinku przejdziemy sobie Bagno Smutku. Jest to świat 5.2. Z tego co słyszałem, jeden chyba z cięższych, nawet bym powiedział. Mamy tutaj bowiem do czynienia z taką ogromną, z takim ogromnym po prostu bagnem, które cały czas tutaj truje naszego głównego bohatera. Więc to może być taki mały kłopot, bym powiedział. Ale są na to różne tutaj rozwiązania. Ja osobiście założyłem sobie tutaj pierścień odporności na truciznę. I właśnie to jest właśnie, bo całe to bagno w ogóle tutaj truje też bohaterkę, więc na to tutaj należy uważać. Też są przeciwnicy trujący, więc to jest jeden tutaj z lepszych pierścieni. Poza tym mamy, całe to bagno jest w ogóle takie spowalniające, więc to jest tutaj słaba sprawa. Z tego co słyszałem, jest jeszcze jakiś tutaj pierścień, który pozwala przyspieszyć tą bohaterkę w takich bagnach, czy tam w jakiejś wodzie, i wtedy można to zredukować. Znaczy, że wtedy się chodzi tak jak normalnie, ale żeby ten pierścień tutaj zdobyć, to niestety trzeba mieć jakąś tutaj najlepszą możliwą tendencję, jakąś tam chyba białą, czystą białą, więc ja osobiście czegoś takiego nie mam, więc zagramy sobie na innych jednak tutaj pierścieniach. Ja mam tutaj pierścień regeneracji oraz pierścień odporności na truciznę i w sumie tyle. Upadek, więc chyba należy tutaj spaść, z tego co rozumiem. Okej, okay. I z tego co widzę, mam tutaj dostępny jakiś skrót, ale to za jakiś czas sobie to tutaj zrobimy. Należy w każdym razie o tym tutaj pamiętać. Coś tutaj mamy? Tutaj są rzeczywiście jacyś przeciwnicy, więc mógłbym, powiedzmy, ich tutaj z łuku przynajmniej jednego zamordować. Patrzcie, no to jaki ja tutaj damage znakomity robię. No, z pewnością łuk może tutaj zadawać znacznie więcej, ale ja osobiście mam tutaj na jakimś, nie wiem, trzecim poziomie chyba, więc aż tak tutaj tego nie ulepszałem. Ale jest, proszę bardzo, bez żadnego ryzyka i wchodzimy w to całe bagno. No i zwróćcie uwagę na to, że jeżeli jesteśmy w tym bagnie, no to jestem tutaj strasznie spowolniony. Ale jeżeli miałbym tutaj ten pierścień odporności na bagno, czy tam na jakieś w ogóle ciecze, no to właśnie wtedy normalnie bym tutaj chodził. Wiem, że jest taka tutaj sprawa, ale osobiście czegoś takiego nie znalazłem. Z tego co widzę, mamy tutaj do czynienia z kilkoma itemami, czy żeby z tamtej strony coś było. Kurde, więc będę tutaj strasznie powolny, muszę przyznać, czy ja w ogóle mogę tutaj biegać. Okej, mogę przynajmniej biegać. I z tego co wiem, jeszcze można tutaj się tej całej trucizny nabawić. Więc to jest ryzykowna sprawa. Ale no, postaram się tutaj oczywiście wszystkie rzeczy wziąć. Co my w ogóle tutaj mamy? Możemy to zabrać? Brud. Czy to się w ogóle tutaj opłacało? A, legendarna dusza, więc proszę bardzo. No, na razie nie dostaję żadnej trucizny, a chyba można jakoś ją tutaj randomowo dostać. Więc kurde, ja w ogóle mogę się przewracać, nawet nie mogę się tutaj przewracać, no więc to jest strasznie ciężka walka w tym całym brudzie, w tym całym bagnie. Oj, dostałem tutaj niestety zatrucie, więc powoli będę tutaj otrzymywał damage, ale mam też ten, jak to się nazywa, pierścień regeneracji, więc to jest jednak bardzo powolne. Więc wyleczę się, jak tylko tutaj zabiorę te wszystkie itemy i wyjdziemy z tego całego bagna, to wtedy się tutaj wyleczę z tej trucizny. To tutaj trzeba mieć ten czerwony kwiatek, żeby to zrobić, ten chyba lotus, czy tam lotos, jak to się tutaj nazywało. No i pierścień regeneracji, więc jeżeli do tej pory jeszcze go nie odblokowaliście, no to tutaj jest kolejna możliwość. Więc tak, super przydatny pierścień, w szczególności właśnie na tą miejscówkę i w ogóle na całą grę. A więc czy ja już powinienem tutaj używać tego leczenia? Powiedzmy, że sobie tutaj przejdę, bo tutaj mamy chyba jakichś przeciwników atakujących właśnie tą trucizną, więc po raz kolejny mógłbym tutaj, powiedzmy, zachorować. Więc przejdźmy sobie tutaj spokojnie. Jak na razie i tak moje życie jest tutaj bardzo liczne, nic mi się tutaj raczej nie stanie. Ciekawe, czy ta trucizna w ogóle mija po jakimś czasie, nawet dokładnie nie wiem. Albo czy mogę zginąć od trucizny, jakiś insta śmierć po jakimś czasie, nawet dokładnie nie wiem, jak to tutaj wygląda. Kurde, chyba muszę jakoś z tej strony przejść. Poza tym mamy tutaj jakichś przeciwników, zobaczmy, jaka tutaj jest z nimi walka.
Okej, czyli giną tutaj na 3 hity i 28 dusz, to w zasadzie chyba nawet nie opłaca się tutaj ich atakować. Którędy ja miałbym tutaj przechodzić teraz? Pytanie, kurde. Coś jeszcze tutaj po nim zostało, ale szkoda chyba czasu. Może jakoś tędy jeszcze. Przejdziemy sobie naokoło. Ta trucizna mi tutaj w zasadzie nic nie robi. Szkoda czasu nawet tutaj marnować. Dobra, po jakimś czasie, aż jak wyjdę, to wtedy może. Dobra, i co w ogóle tutaj mamy? Czemu jestem tak w ogóle na czerwono tutaj zaznaczony? Cały ekran mam. Właśnie ciekawa sprawa. Czemu to tak tutaj wygląda? Może od tej trucizny? Może w końcu powinienem się jakoś tutaj uleczyć? Więc sam nie wiem. Może dla spokoju sobie tutaj wykorzystam przynajmniej jeden. I zobaczymy, czy coś się tutaj stanie. No raczej trucizny już nie mam, ale ekran cały czas jest tutaj full czerwony. Nie wiem, dlaczego mam tutaj taką kolorystykę. Może takie światło po prostu tutaj pada. Więc powiedzmy, mogłem chyba jeszcze tutaj dłużej poczekać. Dobra, w takim razie strasznie powolny jest ten odcinek, bym powiedział. Po prostu chodzimy, zbieramy jakieś przedmioty. Jesteśmy super powolni. No i w zasadzie tyle. No tutaj mamy do czynienia z jakimś szaleńcem. Z jakimś mieczem. Przecież tutaj z kolesiem nie wygram. On jest jeszcze właśnie w takim... Nie, on wygląda na to, że normalnie może chodzić, a jestem tutaj strasznie powolny. Więc nie wiem, czy to jest odpowiednia tutaj strona. Musiałbym na jakiejś wysepce z nim tutaj zwalczyć. A to wygląda całkiem ciężko. Kurde, ciężka sprawa. Może jeszcze jakoś tutaj przejdę. A co my mamy z tej strony? Mamy tutaj do czynienia z jakimś troglodytą. Tych to już pamiętam, rzeczywiście tacy tutaj byli. A kolejne zatrucie, jakby tego było mało. Może jakoś z tej strony sobie tutaj przejdę. No ale ta walka, którą ja tutaj odbędę, no to się musi odbyć w jakimś... Na pewno nie w tym miejscu, co jestem obecnie, muszę jakoś stąd wyjść. Dobra, i co my tutaj mamy? Żeby ten duży mnie tutaj nie zauważył, z tymi małymi mogę jeszcze tutaj wygrać. Come on. Czyli to jakoś podejdą, może sobie tutaj z łuku zawalczy na początek, come on. Spróbujmy w ten oto sposób, co się tutaj dzieje? A, to jednak tutaj podchodzą, kurde. Dobra, więc tak tutaj sobie mogę zawalczyć, proszę bardzo. Na kilka hitów. No ten duży, żeby mnie tutaj nie zauważył, tylko w zasadzie tyle. Z tym dużym to będzie tutaj kłopotliwe wygrać. Dobra, kurde, na tym się skupmy. No i tutaj mamy tego troglodytę, czy tam jak go tutaj nazwać. Muszę mieć tutaj więcej miejsca. Dobra, uleczmy się w takim razie. Weźmy kolejny przedmiot. No muszę przyznać, że taka przygnębiająca miejscówka dosłownie. Jest się tutaj super powolnym, więc trochę co to tutaj wygląda. Nawet nie można się tutaj w ogóle przeturlać, więc to jest trochę słabe. Okej, okay, w sumie mógłbym tutaj może zawalczyć. Dobra, w takim razie uleczmy się. Dwa leczenia i może wezmę tą truciznę, już zdejmę. No i postarajmy się, może nie dostanę tutaj kolejnej. No i zobaczmy na tego przeciwnika. Kurde, co ja tutaj planuję. Kurde, on tutaj jednak trochę bije. Chyba ze złego leczenia tutaj skorzystałem, może z takiego sobie skorzystajmy. W tym razie trzymaj combo, kurde. Jak sobie tutaj na kolesia radzić? Ja nie mogę, ale on jest przerażający. Leczenie kolejne. Może powinienem się jakoś tutaj obronić. O, okej, okay. Czy można łatwo tutaj w zasadzie uciec od tego jego ataku. Kurde, przebił całą moją obronę. Straszny on jest. Dobra. Dwa ataki. Więc powoli tutaj z pewnością z nim wygramy. No ale trzeba być tutaj jednak, powiedzmy, dosyć uważnym. To jest jedna tutaj możliwa śmierć, jaką bym widział u siebie. Dobra, jeszcze jeden atak. I tym oto sposobem zwycięstwo. Nice. No mamy te właśnie lotosy do trucizny, więc wspaniała sprawa. No, tam jest strasznie ciężko, bo mamy do czynienia z tym czerwonym. Ja się go tutaj najbardziej boję chyba. Ale może będzie tutaj możliwość, żebym jakoś tutaj podszedł. Po te jeszcze itemy dodatkowe. O, tutaj jeszcze coś mamy.
Więc to jest strasznie ryzykowne, bo ja nie mogę się w ogóle tutaj czołgać w tym... turlać w tym bagnie, koleś by mnie tutaj zmasakrował totalnie z tym mieczem. Więc postarajmy się jakoś tutaj na szybkości to wszystko tutaj zabrać. Dobra, w takim razie zawalczymy sobie z tymi mniejszymi. Man. Powoli wychodzi, jeszcze tego tutaj mamy. No i cały czas jeszcze ten, kurde. Jego się tutaj najbardziej obawiam. Może mnie jakoś tutaj nie zauważy, przejdę sobie tutaj tak totalnie bokiem. W tym miejscu bym tutaj totalnie z nim nie wygrał. Dobra, więc chyba mnie nie zauważył. Chyba nawet nie trzeba z nim wygrywać, znaczy... Zawsze stawiałbym, że może tutaj jakieś dobre itemy by z tego wyleciały. Kolesia. No ale powiedzmy, że tak sobie tutaj zawalczę, znaczy w ogóle nie zawalczę, prawdę mówiąc. I może coś z tego wyjdzie. On cały czas tutaj patroluje niestety. Czy może opłaca się tutaj walczyć, co wy o tym sądzicie? Żeby tutaj wszystko wygrać. Dobra, pójdźmy sobie najpierw w tą stronę. Nie, on bez przerwy tutaj patroluje, kurde. Dobra, postaram się coś tutaj wykonać może. Może coś z tego tutaj wyjdzie. W takim razie... Zaraz muszę tutaj strzelić. Kurde, nawet nie trafiłem, trochę sao bym powiedział. Nie, ja nie, ja nie mogę... I koleś mnie tutaj zamordował praktycznie. Dobra, okej, więc to był błąd. Dobra. Nie podchodzę do tego przeciwnika, nie ma mowy. To był absolutny błąd i tyle. No dobra, więc jeżeli chodzi o tamtego kolesia, to ja raczej sobie już tutaj daruję i po raz kolejny jestem właśnie w tym miejscu, co ten troglodyta tutaj był. Więc to sobie już tutaj wygrałem po raz kolejny. Więc tamta walka, nie wiem, raczej na kiedy indziej sobie ją tutaj zostawię. I czy to jest ostatnia rzecz, jaka mi tutaj została w tym miejscu? Z tego co widzę, chyba tak. Znaczy, no raczej na 100% tej gry tutaj nie wygram. Nie chcę mi się już z tamtym kolesiem walczyć. Może jakoś tutaj... poza rozgrywką, albo na inny odcinek zostawię sobie takie rzeczy poboczne, no i zobaczymy, co z tego tutaj wyjdzie. Okej, czyli z tego co widzę, mam jeszcze tutaj do czynienia z jakimiś przeciwnikami, więc proszę bardzo, zawsze mógłbym sobie tutaj do nich postrzelać. Okej, więc to jest raczej tutaj łatwa sprawa, żeby to wszystko wygrać. Jednak łuk jest tutaj niesamowicie przydatny. A tutaj już mogę zobaczyć w ten oto sposób, czyli się blokujemy i atakujemy, kurde. Moja broń nie ma aż takiego dalekiego zasięgu jak ten koleś. No i cały czas mamy tutaj właśnie jakichś przeciwników. Takiego oto kalibru. Mogę tutaj jakoś do nich sobie strzelić w taki oto sposób. To automatycznie mi tutaj markuje, więc piękna sprawa. I co my tutaj mamy jeszcze coś dodatkowi? Proszę bardzo. Jakieś muchy i w sumie tyle. Może będzie ich tutaj trochę więcej. Więc zobaczmy, na czym to tutaj polega. Dobra, teraz mamy do czynienia z tym kolesiem. I to nawet kilkoma, więc... W sumie jakbym tutaj spadł, to bym miał jakiś spory kłopot z tego, co widzę. Więc może zawalczę sobie tutaj z łuku i w sumie tyle. Żeby tutaj nie ryzykować zbytnio, ale koleś tutaj zwariował ewidentnie, co się tutaj dzieje totalnie. Zbugował się i w sumie tyle. Dobra, więc mordujemy. Jednak takie podejście staje znacznie bardziej bezpieczne. Gdybym jeszcze tutaj potrafił celować na padzie, byłoby 100 razy lepiej. Dobra, i tym oto sposobem blokada. I wygrywamy wszystko, powiedzmy, za pierwszym razem. Nikt nie widział tej mojej pierwszej śmierci. No i tutaj 50, kurde. Ale nieprzyjemnie, znowu tutaj sobie może tak podejdziemy. Kurde, dobra, w takim razie czekamy na walkę. Piękna sprawa, no i ciśniemy kolesi. No a pojedynczo, żeby tutaj nie ryzykować tej całej tendencji mojej. Bo jeżeli tutaj się kilka razy zginie, właśnie mając tą wersję, tą cielesną, no to wtedy ma się tutaj większe kłopoty. O kurde, zaraz bym spadł, ale było blisko, o mój Boże. Okej, w takim razie bez wątpienia nie chcemy tutaj spadać. To był insta śmierć niestety. Więc dobra, oczywiście zbieramy przedmioty, obejrzę szczątki. To jest jedna rzecz. I naprawdę było tutaj super close. Dobra, więc z tego co widzę, można tutaj sobie zaskoczyć jeszcze. I gdzie mnie to tutaj zaprowadzi, pytanie, po jakiś dodatkowy przedmiot.
I w sumie chyba tyle. Dobra, w takim razie spadamy. I co my tutaj mamy? A, żywica sosnowa, to jest chyba do podpalania swojej broni, jeżeli dobrze pamiętam. Zawsze spoko. No ale myślałem, że będzie coś lepszego, tak się wspinając i tyle ryzykując. No dobra. Więc co teraz? Zabierzcie mnie stąd. Mombasa, okej. Okay. No i mamy tutaj do czynienia z tymi wszystkimi osami, czy tam jakie tutaj nazwać. Zbliżają się do mnie, czy ja tutaj dobrze widzę? Więc powiedzmy, że tak sobie tutaj zaatakuję na odległość. Nie ma co tutaj ryzykować. Kurde. Zbliżają się do mnie przeraźliwe demony. I to było na tyle. Proszę bardzo. Najlepsze podejście. Kurde, jednak ten... jak to się nazywa? Ten ring cały, który by tutaj... ten pierścień, który właśnie by tutaj powodował normalne turlanie się w tych wszystkich bagnach, byłby tutaj super przydatny. Szkoda, że tego nie mam, ale... no jednak... to wymaga większego zachodu, żeby tam to odblokować. Ale w każdym razie tutaj nie ma żadnego bagna, możemy sobie zwyczajnie przejść. Co ja tutaj słyszałem? Jakby to jakiś demon się wykluwał. Ale nie wiem dokładnie gdzie. I tutaj mamy zestaw jakichś nowych przeciwników. Z tego co widzę, no, będą mieli tutaj powiedzmy trochę więcej życia, ale raczej łatwo ich tutaj pokonać. Jakieś tutaj ślimaki. Ile ja w ogóle z tego dusz tutaj dostaję? Kurde, muszę tutaj cofnąć. 39, więc pewnie jeszcze jakimiś tutaj truciznami strzelają. Więc okej. I tutaj cały czas się jakieś nowe larwy pokazują z tej strony, a tam mamy jakiś przedmiot, kurde. Czy tu się opłaca tak wchodzić? No dobra, więc spróbujmy przynajmniej. A, nie da się niestety, kurde. Co ja miałbym teraz tutaj wykonywać? Bo się tam bez przerwy respią jakoś z góry, na czym to w ogóle tutaj polega? To jest ciekawa sprawa. Zanim ja bym tutaj wszystkich zabił, to trochę tutaj minie czasu. Może jakieś bomby tutaj mam. W sumie sam nie wiem, zaraz. Patrzę na jeden taki przedmiot, który był tutaj... o, bomba zapalająca. Zobaczymy, czy jakkolwiek to tutaj zadziała. No i się tutaj dodatkowi respią, ale spróbuję jeszcze jednej rzeczy. A mianowicie czegoś takiego. Nie, dobra, nie chce mi się tutaj w sumie walczyć. Mam jakiś tutaj jeden przedmiot. Staram się przede wszystkim dotrzeć do kolejnego save'a. No ale nie będę aż tak tutaj ryzykował. To jakiś tutaj jeden item, żeby tutaj tak mordować. Więc nie będzie tutaj rozgrywki na 100%. To już mi tutaj wcześniej się nie udało. Mamy kłopot. A, czyli mamy tutaj do czynienia z dwoma takimi. Kurde! W takim razie... to będzie dosyć ciężka walka. Jakim sposobem miałbym to wygrać? Ale słabo. Dobra, w takim razie chyba w tym miejscu będę musiał go jakoś tutaj obić i w sumie tyle, ale jest zwariowany. Co mu się stało w ogóle? Jeszcze mógł tutaj trafić w niego. Dobra, więc postarajmy się tutaj wygrać, ale nie możemy tutaj wpaść do tego bagna, bo inaczej to będą kłopoty największe. Kurde. Ale miejscówka nieprzyjemna. No w takim razie będzie jeden atak i cofka. To jest najlepsza taktyka na kolesia. Dobra, pięknie, żeby tylko innych jeszcze tutaj nie striggerować. O kurde, ale oberwałem. Dobra, pomocy, o kurde. Nie mogę być w tym miejscu, bo tutaj przegram. No nie, mam zły przedmiot. Pomocy. To wygląda beznadziejnie. To wygląda absolutnie beznadziejnie. O nie, chyba nie żyję. Dobra, leczenie. Kurde, cała sprawa, jeżeli jestem w tym miejscu. Dobra, leczenie, okej. Dobra, jeszcze to przeżyję, ale strasznie dużo tutaj straciłem. No właśnie, nie można się tutaj turlać. Ale słabo. Trzeba mieć więcej tutaj miejsca na walkę. Z tymi troglodytami, czy tam jak ich tutaj nazwać. To mamy jeszcze jakiegoś... co to w ogóle ma znaczyć? Jakiś inny typ przeciwnika tam jest jeszcze schowany. I po raz kolejny miałbym tutaj ryzykować taką walką, kurde. Nie ma tutaj jakichś większych terenów? Ale nieprzyjemnie, no. Tam z tamtej strony również jakieś nieprzyjemne miejscówki. No chyba muszę to wszystko powtórzyć, no nie wiem. Chyba, że jakieś tutaj firebole bym sprzedawał. Jest to mu w ogóle możliwe? Nie, na razie chyba nie jest.
Dobra, w takim razie chyba musimy to powtórzyć. Co on tutaj robi? What the hell? Zwariował koleś. No nie. Dobra, w takim razie powoli. Z pewnością nie wchodzimy w żadne bagna. Bo po prostu w to mi z powrotem i w sumie tyle. Dobra, piękna sprawa. No tak, może ta jeszcze wygrać. Dobra, sowka. Kurde, naprawdę mnie tutaj zaatakował koleś. Ja nie mogę, to jest przerażający jednak przeciwnik. Dobra, teraz za niego się tutaj schowajmy, tak jest. Może coś z tego wyjdzie. Teraz dwa ataki albo trzy. Dobra, kończymy go. Dobra, nareszcie, kurde. Ale nieprzyjemne miejsce. Trzeba tutaj do tego wszystkiego bardzo powoli podchodzić. I mamy tutaj do czynienia jeszcze z jakimś tutaj przerażającym kolesiem. Co to ma w ogóle znaczyć? Dobra, no daleko sobie tutaj podejdę do niego, tak? W sumie nie ma on tutaj zbytnio dużo życia, ale jakoś tutaj na zielono zaznaczony, więc nie wiem, czego mógłbym się tutaj spodziewać. A nie, muszę tutaj jeszcze broń zmienić, okej. Dobra, więc nie chcę tutaj ryzykować żadnej śmierci, będę tutaj super bezpiecznie grał. Tutaj mamy do czynienia z jakimś, nie wiem, czy to będzie boss już tak szybko, czy jak. Więc ciężko powiedzieć. Poza tym tędy mamy dodatkowy item, może nie będzie tutaj żadnej pułapki. Mam taką nadzieję, mamy za to te, jak to się nazywa, latające. Jak sobie z nimi tutaj radzić? W takim razie, proszę bardzo, strzelamy. Jakoś chyba można tutaj jeszcze je zaznaczyć, kurde. Dobra, w takim razie tak się skupmy. I ten ostatni. Kurde. Ciężko tutaj celować. Dobra. Więc powoli chyba wychodzi. Weźmy jeszcze właśnie ten cały mieczyk. I co my tutaj mamy? Jakichś jeszcze pływających. To są chyba właśnie te wszystkie ślimaki. Dobra, więc tutaj chyba niczym nie ryzykuję, biorąc ten przedmiot. Wspaniała sprawa. A tutaj jest jedno wielkie nic. Chyba nie będę tam ryzykował, nie chcę mi się tutaj dodatkowo wchodzić. Więc powiedzmy, że może ten coś jeszcze tutaj znajdę. Kurde. Tutaj łatwo można w sumie spaść. I na co mi to wszystko tutaj było? Może jeszcze coś tutaj odblokujemy z tej strony. Tylko znowu tutaj patrzeć pod nogi. Jeżeli się spadnie, to mogą być tutaj całkiem spore kłopoty. Śmierć od grawitacji to najgorsza śmierć w całej grze. Więc patrzcie jeszcze na to, bo to chyba te ciała nawet tutaj zostają. Trzeba na to tutaj uważać, żeby się nie potknąć pod nogi. Więc okej, dobra, i tym oto sposobem coś tutaj odblokujemy? No tutaj to ja już ewidentnie bym zginął, jakbym spadł. No więc spokojnie. I... a jeszcze kolejny, okej, dobra. Może dzięki temu coś tutaj znajdę, ale w sumie nie wiem, co my tutaj w ogóle mamy. Tych robaków jest tutaj dosłownie setka. No one nie biją to jakoś spektakularnie, nawet jeżeli tutaj oberwałem. Kurde, co się dzieje? Dobra, skupmy się na tym przeciwniku. Dobra. I co w związku z tym? Tu jeszcze jest jakiś niżej. Nie wiem, z łuku ciśniemy? Kurde, co się dzieje w ogóle tutaj? Chciałbym... A, ten przeciwnik chyba tutaj spadł. Czy to opłaca się tutaj turlać? Zaraz, od tej strony co my tutaj w ogóle mamy? O co tutaj chodzi? Mogę w to jakoś tutaj uderzać? Coś się tutaj dzieje? To jest już tutaj zestaw tych wszystkich ślimaków. Okej. Więc nie wiem, jakoś tam spadły i nie wiem, czy coś tutaj odblokowałem jeszcze. Tutaj jeszcze mamy jakieś dodatkowe przejście chyba. Może warto tutaj sprawdzić. Może nie zgniemy. I co w związku z tym? O, okej. Całkiem sporo tych dusz już tutaj dostaję, więc będzie tutaj do ulepszania. Chyba zrobiłem to jakieś jedno wielkie kółko. O, to znowu jesteśmy koło tych itemów. No ale to trzeba mieć te jakieś, nie wiem, chyba ogniste bomby lepszego rodzaju. Ja chyba już podziękuję sobie
na tych wszystkich przeciwników, zrobię to innym razem. Pewnie to się i tak tutaj zasejwuje, że ten item jest tutaj na dole, więc nie ma co tutaj ryzykować. I tak robimy tutaj dobre postępy. W ogóle to jeden save by się tutaj bardzo przydał. Znaczy save i właśnie ten skrót, to jakoś w tamtą stronę. Wow, jakie to jest ogromne, okej, to ciekawa sprawa. A więc... Czy my tym przejściem odblokowujemy sobie tą całą lokację? No dobra, w takim razie... Nie sądzę, żeby to były tutaj walki z bossami. To mamy tutaj do czynienia z jakimś ogromnym miastem, więc priorytetowo musimy tutaj wygrać z... Nie bossem, tylko co ja tutaj właściwie planuję powiedzieć. Znaczy ten skrót odblokować. My poor child is sick. He needs your help. Dobra, w takim razie wezmę sobie może kilka lotosów. Powiedzmy z 5. Żywica sosnowa. Kupimy sobie jedną, to jest właśnie do tego podpalania broni. To się tutaj również przyda. I to było w sumie na tyle. Nie, tutaj mam tego... Leczenia. Całkiem sporo, myślę, że powinno wystarczyć. Dobra. Jak na razie nie ma tutaj tragedii. Prócz tej jednej śmierci, która tutaj była wcześniej, to w zasadzie w miarę dobrze tutaj wszystko wychodzi. Z tamtym przeciwnikiem jednak ciężko było tutaj jakkolwiek wygrać. Dobra, w takim razie tych mogę sobie tutaj zesnajpić, kurde. Albo i nie mogę tak łatwo. Trzeba tutaj normalnie sobie podejść. Kurde, ten jak mnie tutaj zraszował. Czegoś takiego jeszcze u nich nie widziałem. No. Co się dzieje? Koleś się tutaj gotował do tego ataku przez pół godziny. Nic mi tutaj w sumie nie zrobił. Ale tych przeciwników jest tutaj całkiem sporo. Może tak pojedynczo powinienem jednak do tego podchodzić. Dobra, niech każdy, kto chce tutaj zawalczyć, to sobie tutaj zawalczy, więc proszę bardzo. Takie podejście będzie tutaj ewidentnie najlepsze. Kurde, ale raszują. No nie chcę tutaj brać 10 na raz, to ewidentnie. To by mogło tutaj... jednak bardzo utrudnić tą całą rozgrywkę. Tutaj jeszcze kilku było. Co się dzieje? Z góry już nikt nie idzie? Dobra, w takim razie ładujemy w tych... Dobra, dwójkę to ja już sobie tutaj załatwię. Proszę bardzo, teraz jeszcze ten. Więc będziemy mieli tutaj do czynienia z wieloma przeciwnikami tego typu, tak bym stawiał. Takimi, powiedzmy, średnimi. Ale jeżeli byłoby tutaj ich naraz wielu, no to wtedy będą tutaj, nie wiem, większe kłopoty. Coś z tej strony? Chyba nic. Tutaj na każdym kroku się pojawiają kolejni. Więc nie wiem, zagrajmy spokojnie. Kurde, 50 tutaj naprawdę. To dopiero tutaj miejscówka. Dobra, w takim razie bijamy w tego. To fajnie by było ten cały... Safe odblokować, ale... Znaczy safe, skrót cały czas mam tutaj na myśli. Może gdzieś to tutaj znajdziemy. No ja myślę, że to jakoś z tej strony powinno tutaj się znajdować. Chyba co my w takim razie tutaj mamy. Pojedyncze przedmioty zawsze spoko. O, lotos wdowy, to do przeciwdziałania tym truciznom. O, co to jest? Kolejny cały przeciwnik. Nawet w ogóle tutaj obrony mi nie przebija, więc prosta sprawa. A tutaj znowu ci tego typu. Jeszcze jakiś tutaj na zielono zaznaczony, to chyba od jakiś trucizn tak wygląda. Więc postarajmy się go tutaj zdjąć. Co on jakieś czary tutaj ładuje? Co to ma w ogóle znaczyć? Czegoś takiego jeszcze nie było. No postaram się go tutaj zdjąć, bo wydaje się tutaj całkiem niebezpieczny. Kurde, gdyby ten drugi go nie tankował. No come on, no. Dobra, nareszcie. No wydaje mi się, że z tym mogły być tutaj większe kłopoty. Wiecie co, kurde, cały czas jeszcze słyszę kogoś za sobą. Kto w ogóle jeszcze tak tutaj... mówi takie rzeczy dziwne. Kurde, wydaje mi się, że jakoś w tą stronę jest właśnie ten cały safe. Więc postaram się może jakoś tutaj przejść do tego. Jestem praktycznie pewien, że zrobiłem tutaj takie... większe kółko, więc fajnie by było to wszystko tutaj sobie odblokować, żeby po raz kolejny tego nie przechodzić. I później tutaj zbadam te miejscówki po raz kolejny, kurde. No i teraz mamy tutaj kilku na raz.
Dobra, proszę bardzo, robimy combo. Tak samo z tym. To jeszcze jakiś jeden? Kurde. Ja chciałem mu ten atak z ukrycia tutaj załadować. Coś jeszcze tutaj słyszę. Cały czas nowi się tutaj pojawiają. Więc proszę bardzo, jak na razie tutaj wielka prościzna. Kurde, tutaj mamy do czynienia z tym, nie wiem, szamanem? Kim ty w ogóle jesteś, panie? Wolę cię tutaj z daleka zdejmować. Dobra, to zaraz. Poradźmy sobie najpierw z tymi. Dobra, okej. W sumie takie pojedyncze combo i w sumie tyle. No, z tym, co to w ogóle ma znaczyć o ten koleś? Tego się tutaj najbardziej obawiam. O! Co to ma znaczyć? Co tutaj za ataki ma? Dobra. Kurde, coś czuję, żeby mnie to jakoś zwanshotował. Wygląda na takiego wybuchowego. Zaraz, zaraz. Czy ja dobrze tutaj widzę? Chyba w tą stronę powinien być ten skrót, tak mi się wydaje. Bo to właśnie było przy tych całych skałach. Więc jeżeli dobrze sądzę. Szukaj ścieżka, okej. Tutaj raczej nie chcemy spadać, to by tutaj... Nie wiem, byli przeciwnicy jacyś kolejni, nieprzyjemni. W postaci tych troglodytów, aż trzech, naprawdę. No cóż, więc... Może jakoś bym ich tutaj zesnajpił jeszcze. Aż czterech ich jest, nie ma szans, że ja bym tutaj to wygrał. Jakbym tutaj spadł, to żeby było po mnie. Ale jestem prawie przekonany, że to będzie ten save, więc zobaczymy. Kurde, muszę tutaj zmienić broń. Dobra, w takim razie coś tutaj obrywam od nich? Oni tutaj niczego nie robią w ogóle. Więc zagramy sobie tutaj z łuku. Dobra, może nie będzie tutaj żadnych pułapek, come on. O! Zaraz, zaraz. Dobra, w takim razie bronimy się. I czy wam również się tutaj wydaje, że to jest safe? Że tutaj będzie odblokowanie? To by mi strasznie ułatwiło rozgrywkę. Serce mi pęka. Kurde, ale tutaj łatwo było spaść jeszcze. No robimy to jakieś ogromne kółko. Jestem prawie pewien, że tutaj dobrze idę. Dobra, więc proszę bardzo, z kolejnymi sobie tutaj radzimy. Byleby tutaj nie spaść i będzie wygrana. Kurde, nie wiem, co się tutaj dzieje na ekranie. Więc spokojnie podejdźmy. Czas na przerwę. O, jeszcze tutaj mamy do czynienia z tym. Dobra. Więc proszę bardzo, zyskamy tutaj jakiś przedmiot dzięki temu dobry. Bryła i... Patrzcie na to. Jednak dobrze tutaj pamiętałem. Mamy do odblokowania skrót, więc proszę bardzo, wspaniała sprawa. I zawsze można było się tutaj uleczyć, zasejwować te wszystkie rzeczy, ale... Nie chce mi się tutaj po raz kolejny wygrywać z tymi wszystkimi przeciwnikami, a więc... No podejdę sobie z tej strony i w sumie tyle. Mam nadzieję, że z tej strony również tutaj będę mógł przejść, bo tutaj ciężko było przejść. Dobra, w takim razie okej, wszystko działa. No i tutaj po raz kolejny mamy taką sytuację, że raczej nie będę tych przedmiotów tutaj zbierał. Pewnie coś dobrego się tutaj znajduje, ale czterema troglodytami mam tutaj walczyć, tam trollami. W sumie mógłbym ich tutaj zesnajpić tak z góry, ale to by strasznie długo zajmowało. Więc w sumie nie wiem, w sumie chyba nie jestem przekonany co do tego wyboru. Ej, come on, mogę tutaj wejść. Zrobię to sobie jakoś tutaj w wolnym czasie, żeby tutaj nie przedłużać z tym całym gameplayem. No i jeszcze zbadam może to całe miasteczko, które tutaj praktycznie na 100% wyczyściłem. Może coś jeszcze tutaj będzie fajnego? W sumie było tutaj wiele przedmiotów. Dalej jest skrót. A właśnie, okej. Okay. Tutaj była informacja, nad tego nie przeczytałem. Coś jeszcze tutaj słyszę z tej strony. Chyba piętro niżej albo wyżej. No ta miejscówka jest jednak bardzo skomplikowana. Jeszcze tutaj wiele przedmiotów mnie ominęło. Dobra, więc proszę bardzo. W sumie nie jest to aż taki ciężki świat. Prócz właśnie tych bagien całych, że tam jest się o wiele wolniejszym i nie można się przewracać. Ale prócz tego to w zasadzie nie ma tutaj żadnych ciężkich przeciwników. Dobra, więc mordujemy wszystkich, tak jest. Piękna sprawa. I co my tutaj mamy? Więcej dusz, to się tutaj z pewnością przyda później.
Okej, okay, kurde, ile tutaj tych duszy już mam, naprawdę, niesłychana sprawa. Chyba niedługo powinniśmy mieć jakąś tutaj walkę z bossem, tak bym przeczuwał. Zrobiłem tutaj już strasznie dobre postępy. Shotel, jakaś tutaj kolejna broń niesłychanego kalibru. I co w związku z tym? Cały czas jeszcze tutaj słyszę kogoś piętro niżej, wyżej. Ciężko powiedzieć. Może z tej strony jakoś sobie tutaj wskoczę? Kurde, jak tutaj ciężko cokolwiek zrobić. Radę się tutaj przeturlać jakoś fajnie. Może jakoś tędy? Kurde, za wysoko. Jeszcze nawet nie mam pojęcia, tędy sobie przejdziemy po kolejny item. Jak sobie tutaj radzić? Dobra, mogę zawsze zesnajpić, żeby tutaj było trochę prościej. W sumie nie jest to jakiś tutaj super przeciwnik, ale powiedzmy, żeby było tutaj bardziej bezpiecznie. Czy ja dobra to się tutaj przetrwać tak daleko? Chyba nie. Nie ma szans. Więc cały czas zostały mi jakieś tutaj pojedyncze rzeczy. Powiedzmy, że z tej strony sobie przejdę, okej. Come on. Dobra, okej. Czy możemy się wdrapać? A tych dusz to jest tutaj rekordowa ilość. Tu jeszcze nigdy nie widziałem w jednym miejscu. Więc to naprawdę będą tutaj wartościowe rzeczy. Tam jeszcze coś mamy. Więc... O kurde, ten jak się schowa, jaki tutaj morderca. Co tutaj koleś robisz w tych kanałach? To chyba nie jest najlepsze miejsce, dobra. Więc jeszcze dodatkowe przedmioty. Może już nie będzie tutaj żadnych szaleńców ukrytych. Jakie to jest ciężkie w ogóle. Muszę coś tutaj oddać ewidentnie. O, te wszystkie bryły przenieść do schowka, okej. To mi się na razie tutaj nie przyda. Dobra, więc przenosimy sobie do swojej głównej bazy i zbieramy trawa mrocznego księżyca do ulepszeń, kurde. To mamy po raz kolejny zatrucie. Dużo nam to w sumie nie robi. Więc co nam jeszcze tutaj zostało? No mamy to całe otwarte miasto i... w sumie można się tutaj tak w tym zgubić łatwo, że nie wiem. Już nawet nie wiem, gdzie miałbym teraz przychodzić, prawdę mówiąc. Nie widziałem tutaj żadnego dodatkowego korytarza. Ten się tutaj zbugował, koleś. O co tutaj chodzi? Kurde. Jakie ataki on potrafi jednak tutaj zrobić, kurde. Całkiem mocni są tutaj. Nawet ci najsłabsi, dobra, w takim razie. Na truciznę, jeszcze jakieś leczenie. No i... nie wiem, szukamy już tutaj zakończenia tej miejscówki. A tutaj da się wlecieć? Come on. No, dobra. Galareta nawet dokładnie nie wiem, do czego się tutaj wykorzystuje. Nie przypominam sobie takiego itemu. Dobra, więc tutaj już wszędzie byłem. I co mi jeszcze tutaj zostało pytanie? Stawiałbym, że coś może tutaj po lewo? Aż taki tutaj dokładny w zasadzie nie byłem, więc... może coś jeszcze z tej strony tutaj będziemy mieli? Nie, tutaj nie ma przedmiotów. Kogoś jeszcze tutaj słyszę. Piętro wyżej, o tędy. Właśnie tutaj nie byłem taki dokładny, więc może tutaj jeszcze coś będzie. Jest przedmiot. Rozległa miejscówka, niesłychana sprawa. Dobra, tak samo z tym tutaj postępujemy, kurde, ale... no, jakie tutaj kombo czasami potrafią zjechać, ładne. Jeszcze jeden, dobra. No nie wiem. Chyba już wszystko tutaj wygrałem? Nie słyszę już żadnych dodatkowych... nie wiem, przeciwników? O, chyba tędy mamy. To chyba będzie walka z bossem już, tak bym stawiał. Okej, okay, w takim razie warto było się do tego przygotować może jakoś. Tylko teraz pytanie... a może z tej strony jeszcze coś ma? Jest? Coś tutaj słyszę chyba, nie? No dobra, więc tym oto sposobem mamy walkę z bossem. Więc powiedzmy, że praktycznie wszystko już tutaj wygrałem. A więc tak. Tam już niżej też byłem i w sumie tyle. Więc walka z bossem to już jest to? Ledwo się udało. Życzę ci szczęścia, okej.
Dobra, więc z tego co słyszałem, mamy tutaj do czynienia z jakimś bossem właśnie takim trującym, bardzo podobny do tego poprzedniego i po raz kolejny jest bardzo słaby na te ataki ogniste, więc postaram się właśnie tutaj uruchomić właśnie te ataki, tą żywicę sosnową i to chyba powinno tutaj bardzo dobrze funkcjonować, więc postarajmy się tutaj od razu wbić i może tutaj od razu wygramy z przeciwnikiem. Zobaczymy, na czym to będzie tutaj polegało. Kurde, już tutaj stara się jakoś nas zaatakować. Nie wiem, powiedzmy, kurde. Fajnie by było tutaj na plecy mu przejść, ale ciężka sprawa. Lepiej tutaj na plecach walczyć, kurde. A on jest tutaj szybki, naprawdę. Dobra, w takim razie bijemy. Okej, coś mu tutaj wykonuje na tragedii. O, co to jest? Jakieś ataki jeszcze? Kurde, trochę tutaj obrywałem. Jakąś tutaj truciznę otrzymuję cały czas. Co to ma w ogóle znaczyć? Dobra, więc to jest chyba jakaś zaraza w ogóle. O co tutaj w ogóle chodzi? Dobra, w takim razie mamy coś tutaj na zarazę. Kurde! Ale obrywam, słaba sprawa. Kurde, jeszcze mi się tutaj skończyło, no nie. Dobra, w takim razie podpalamy. Staram się jakoś tutaj wbić. Kurde, ale otrzymuję damage, no nie. Zobaczenie. Kurde, nieprzyjemny koleś, naprawdę. Chcę tutaj mu wbijać na plecy, ale to jest ciężka sprawa czasami. Dobra, robimy combo. Pięknie. Trzeba się tutaj trzymać na plecach w zasadzie i tyle. O, znowu ten atak, jakiś, nie wiem, uderzenie jakiegoś, nie wiem, trucizny. Trzymając się na plecach, to w sumie jest prościzna. Dobra, dobra. Cały czas tutaj bijemy na plecy. Dobra, okej. Okay. Kurde, obrywam niestety. Nie jest to aż takie tutaj super proste. Dobra. Skorzystajmy z zaczenia. Teraz kolejny tutaj broń podpalę. Ciśniemy na plecy po raz kolejny. Tutaj potrafi z czegoś strzelać jeszcze. Kurde, nie mogę tutaj przebiec, naprawdę. Czy nie mam tutaj... Czy jestem taki powolny? No nie, ale sobą. Kurde, chcę mu tutaj na plecy przejść, ale to jest taka ciężka sprawa, że nie wiem. Czemu jestem w ogóle taki powolny? Się okazuje. Dobra, teraz, come on. Jeżeli jest się tutaj w dobrym miejscu, to on w ogóle nawet nie bije. Więc wtedy wychodzi o wiele prościej. O, znowu to uderzenie, trzeba uważać. Dobra, uleczmy się na wszelki wypadek. Jeszcze mamy to całe płonięcie broni, więc zbijamy. I wygrałem. Nice. Uff, kurde, w sumie na początku dostałem tej trucizny strasznie mocnej, o wiele mocniejszej niż zazwyczaj, więc to było trochę skomplikowane. No a później w sumie łatwo daliśmy radę. Wystarczyło tylko tutaj wbić na plecy tą jeszcze podpalającą bronią i w sumie tyle. Więc w sumie... Bossy z tego świata nie są aż takie straszne, da radę tutaj wszystko zwyciężyć. To jest łatwość. W sumie... No, nie byłem tutaj przez ani chwilę tutaj bliski śmierci, więc... Raczej boss dosyć prosty z tego co widzę. Więc wspaniała sprawa. Możemy się tutaj zasejwować z tego co widzę. O, jeszcze zero. Dowana dusza demona, okej. Okay. No i jesteśmy w gnijącej przystani, tak? Czyli świat 5.2 został zwyciężony. Dobrze, tutaj się zespiłem, tak jest, okej. No i teraz moglibyśmy jeszcze tutaj zejść niżej, ale... Nie wiem, czy to jest odpowiednia tutaj opcja, jak na razie. Więc dobra, więc to było w sumie na tyle na... ten świat 5.2 udało mi się tutaj z kolejnym bossem zwyciężyć, więc... Po prostu wspaniale. Jeszcze tak dla pewności sobie tutaj... Sprawdzę wszystkie miejscówki, ale
To wygląda na praktycznie wszystko zwyciężone. Jeszcze tam jakieś pojedyncze rzeczy mi zostały ze wcześniej, z tych bagien, ale nie będę już aż taki, powiedzmy, dokładny. W każdym razie tylko jedna śmierć w dzisiejszym odcinku właśnie tam na tamtego kolesia. On straszny po prostu, więc nie wiem, może jak znajdę tam ten pierścień, co będzie się można turlać w wodzie, to wtedy jak już tutaj sobie na niego pójdę, a oprócz tego to w sumie wyszło całkiem nieźle. Więc w sumie tak, jeszcze mógłbym się tutaj do spójni przeteleportować. Dodam sobie jeszcze tutaj dwa poziomy może, albo nawet trzy, nawet dokładnie nie wiem na ile będzie mnie tutaj stać. Więc chwila, moment. Wykorzystajmy te wszystkie dusze, falangi. Dobra, w takim razie proszę bardzo, wybieramy wszystkie dusze i ile będziemy tutaj stać? Patrzcie, ile ja kasy mam, what the hell? Czegoś takiego jeszcze nie było, zaraz będę miał 100 tysięcy. Jasna sprawa. Dobra, w takim razie używamy. Dobra, i praktycznie 100 tysięcy dusz mamy, więc to jest dobra sprawa. Tutaj mamy jeszcze z tymi wszystkimi bossami, ale jeszcze tego nie wykorzystywałem. Więc tutaj chyba sobie ulepszę trzy poziomy aż. Więc to będzie spoko. Szukaj mocy dusz. Wszystko w życie. Come on, czy to się opłaca? Aż cztery poziomy mogę ulepszyć, okej. Okej. Akurat się tutaj złożyło, więc pomyślmy. W siłę. Będę tutaj więcej bił, powiedzmy. Full siła iść, czy to jest dobre rozwiązanie? Powiedzmy, że siła oraz zręczność. Obronę fizyczną i może tutaj jedno mniej. I tak sobie pójdę, więc będę więcej bił miał, lepsze trochę obronę. Dobra, powiedzmy. Czyli 65 poziom już mam. Chyba nie ma tragedii. No więc to było na tyle. No jeszcze chyba nawet broni nie ulepszę, kurde. Nie stać mnie tutaj, niestety za mało dusz. Przynajmniej sobie estoka użyjmy, dobra. Więc świat 5.2 zwyciężony, więc w sumie niewiele mi tutaj zostało. To mi zostało. 5.3, tutaj chyba jeszcze za dwa światy i jeszcze ten pierwszy. I to było na tyle, więc jeszcze tam za 3 albo 4 odcinki będą z tej serii i w sumie tyle. Tak bym tutaj stawiał. Chyba, że będę miał jakieś wielkie kłopoty z tymi ostatnimi bossami. Jakoś to rozdziela, wątpię. Dobra więc, jeżeli jesteście zainteresowani kontynuacją tej serii, to oczywiście zostawiajcie lajki, suby, dzwonki. A my widzimy się w kolejnym odcinku, nie wiem, być może w tym świecie 5.3. Dobra więc, to było na tyle. Ja się z wami żegnam. No i do jutra.